Yo, siemanko, z tej strony Witu i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w gierce, która nazywa się Builder Party, czyli będzie to impreza urodzinowa. Ja źle to na pewno powiedziałem po angielsku, ale będzie to impreza urodzinowa. A wy w komentarzu napiszcie koniecznie, kiedy wy macie urodziny, może to być sam miesiąc, także napiszcie miesiące, kiedy macie urodziny. No, a my dzisiaj zagramy sobie w tą gierkę, jest to podobne do kempinga, starego takiego kempinga, słuchajcie. Także mam nadzieję, że gierka wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl, ponieważ druga część komiksu jest już dostępna w przedsprzedaży, więc wpadajcie i sprawdzajcie, oraz nowy magazyn VitoTube, mega epicki, także wpadajcie na vitoshop.pl. A ja tu mam rangę premium, nie wiem dlaczego w ogóle. Ja też nie wiem. A dlaczego się śmiejesz? Co ci się stało? Ja mam rangę premium, nie wiem dlaczego, słuchajcie, dostałem tutaj, daj tutaj chodź, gdzie jest zero graczy. Okej, słuchajcie, jedziemy na urodziny, jak widzicie mamy tutaj piękne logo, mamy ciasto i czyje to są urodziny? Chyba moje, co nie? Bo ja już mam 3 tygodnie urodziny. No pewnie. Ja będę miał cały rok urodziny teraz, moje, także to chyba są moje urodziny normalnie. Dobra, jesteśmy już tutaj w mieszkaniu, jest dwóch gości jakiś, którzy tutaj do nas mówią coś, że jest fajna impreza w ogóle i jest super, ale coś, że nie, ale nie wiem co. Aha, na górę nie można. Jakieś dziwne rzeczy się stały. Co to za zamieszanie? Czy jakieś dziwne rzeczy na dole się stały. Dobra. Ja takich rzeczy nie znam. A i ktoś może zniszczyć nam imprezkę. Kto? Na pewno Vito. Ale on jest tu z przyjacielem Conorem i to jest Conor, siemanko Conor. O, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo no to fajnie. My przyszliśmy do kogoś, a nie ze nasze. No ale to moje są w sumie. Dobra, możemy się rozejrzeć po domu i możemy otwierać prezenty. Chodź. Już. Dobra. My? No tak jest zapisane. Opening gifts. Dobra. Tutaj jest jakaś skrzynka na prąd. Tutaj mamy kuchnię. Okej, ładna kuchnia. Tutaj mamy salon. Bardzo niskie drzwi. Niskie drzwi. Tutaj mamy telewizję. O, są prezenty. Okej. Tylko prezenty. Dobra, są tu prezenty, ale nie można ich otworzyć na razie. Balony są. Na górze też jest telewizja. Jest toaleta. Gasińca, jest tutaj dla chłopaków pokój, pokój dla dziewczynek i tu jeszcze jeden dla chłopaków, czyli chłopaków więcej może być ogólnie. No pewnie, dobra. Pewnie. Okej, okay, tutaj dobra. Mamy wszystko, na dole mamy wejście też do piwnicy jakieś, bo są tutaj drzwi. No i mamy torcik ze sobą, ja już go zjem, bo jestem głodny. Okej, okay. Dobra, nie wiem, będziemy chyba prezenty teraz dawali. Tak to wygląda przynajmniej, dobra. Więc zobaczymy zaraz. Ja torta przyniosłem, proszę bardzo. A ja łyżeczki do tarta. Łyżeczki, okej. Okay. Tak, proszę. Okej, okay. Patrz. Jakiego widzisz? Misia? Misia dostał? No chyba. Chyba tak. To ty nie wiesz sam co. Nie, nie wiem nawet co on tutaj dostał, dobra. How about we play some party games? O, dobra, dawaj, będziemy się bawili tutaj. Dobra, ja chętnie. My kochamy party games ogólnie, bardzo kochamy. Bardzo, bardzo. I ten hunt game, who first ever find... Co mieliśmy znaleźć? Coś mieliśmy znaleźć, piggy bank jakiś. Piggy bank? Skarbonkę? Kto znalazł? Kto? Już ktoś znalazł, jak jeszcze nawet nie zacząłem szukać. To nie wiedzą o co chodzi, co trzeba no robić. Ej, dziwne to. Gdzie jest dobra. Piggy bank? Jest rubber będzie... duck, rubber duck, dobra, szukamy. Rubber duck. Kaczuszka jakaś taka, to pewnie będzie. Gdzie? A już znalezione, dobra, oni wszyscy wiedzą, co to jest. Dobra, jaki kolejny item? The next item I want you to find is a stack of books. Jest tu? Czy nie? Tak, oni już znaleźli. Ej, to oni muszą stać przy tych rzeczach i wiedzieć. Oni już od razu ogarnęli, dobra, no to nieźle. Next item I want to find is a pillow. Pillow? Ale zabawa. Biegnę. Czemu ja. On już znalazł poduszkę, no ja nawet nie zdążyłem dobiec tutaj. Jaki bezsens. Dobra. Nic nie znalazł. I koniec, to koniec zabawy. Taka zabawa była, że jeden gościu wszystko znalazł. To my się no, za bardzo fajnie. Nie pobawiliśmy. Ja nie lubię takich zabaw. Jak przykrywasz. Dobra, idziemy na zewnątrz teraz. O, dawajcie, idziemy na zewnątrz. Co będziemy robili na zewnątrz? Czy to nie tędy w ogóle? Nie wiem właśnie. Czy może jest jakieś inne wyjście, ale ja w sumie nie widziałam żadnego innego wyjścia. Dlaczego? Ona mówi, że to zły pomysł, żeby iść na zewnątrz. Dlaczego? Przecież na zewnątrz fajna zabawa jest. Ona jest podejrzana, skąd ona wie takie rzeczy? O, prawda albo wyzwanie. Będziemy dobra, grali. Dawać.
Dobra, okay, to jest fajna zabawa, zobaczymy, co to fajna, będzie. Fajna, ale w sumie nigdy nie graliśmy. Okej, okay. Dobra, prawda. On wybrał prawdę, zobaczymy, co się wydarzy teraz. Okej, okay. Wybrano prawda. Co się dzieje na dole w piwnicy? Są potwory. Jest tam storage room, czyli jakiś schowek. A mining system? Jakiś, aha, i kopią jakąś kopalnię tam mają? Chyba. Ciekawe. O, tu będzie wejście do piwnicy na bank. Dobra, prawda czy wyzwanie? O, wyzwanie ten bierze. No dobra, jakie wyzwanie? Dobra, I dare you to put on a funny outfit. Dobra, musi jakiś śmieszny kostium założyć. Dobra. Czy on ci pójdzie, czy od razu się tak... Właśnie nie wiem. Chyba się przebierze, uwaga. Jakby czas na ubranie się. I to ten? To jest on. Serio? Chyba. No to nieźle się ubrał, zobaczcie. To udało mu się. Faktycznie. Ja też bym się mogła przebrać na jakąś. O, dobra, idzie się zmienić jednak. No dobra, i zrobi ciasto. Będzie o, robić ciasto. Będziemy jedli ciasto, to ja sobie usiądę do stolika. O, pyk. Ja też już tutaj siadam ogólnie. I ja już mam ciasto przy sobie, więc on nie musi nawet go robić. No ja nic nie mam. O co chodzi? Ty nie masz ciasta? Ja nie mam ciasta. No patrz, że ja mam. Pokaż. Faktycznie no. Jakie duże. Ja mam torcika normalnie. Taki chyba to jest kawkowy. Dobra, on potrzebuje mąkę, jajka, mleko i masło. Ale nie mam. Ja nie mam nic w ogóle. Gościu. O. Ej, oni tak szybko wszystko robią. Za szybko to wszystko się dzieje, faktycznie. Że my nic nie zdążymy nawet zobaczyć, się zastanowić. Zmienić swojego miejsca. A, musimy szukać po domu tych rzeczy. No to nie szukamy. Gadaj, że są po domu rozwalone. Ty, mam masło. I zabrał mi ten gościu już. Mhm. On wie, ten jeden w niebieskiej koszuli, on wszystko wie, gdzie jest. No to trzeba go stąd pogonić. Serio. W piwnicy on wszystko nie ma już znalazł, nie? Bo nie da się tam. On już wszystko znalazł. A, no to super, a ja chodzę i szukam. Ja tylko masło znalazłem ogólnie. Się udało znaleźć masło. Tak być nie może. Dobra. O, jakie ładne ciasto. Wow, jak ładnie wygląda. Czekaj, bo ja widzę napisy. O, yum widzę yum ciasto. Jest napisane na górze. Ojej. Co to się stało? Nie wiem. Spadłeś z krzesła? Chyba. Co się stało? O nie, jakaś postać. Ciemność! Czerwone oczy. O, widzę. On patrzył na każdy ruch przez jego całe życie. Całe to życie? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ja jestem waszym najgorszym koszmarem. O nie. Pali się ciasto! Pali się ciasto? Oh my god. Ja wiem, widziałam gaśnicę, ale to... Gdzie? Usuńcie to dawaj, ludzie. Dawaj, bierz gaśnicę. Ty, ale on już stoi na górę, idzie, żeby wziąć gaśnicę właśnie, no nie? Tak? Czekaj, ale bo ja się zgubiłam. Ja jestem na górze. Gdzie była gaśnica? W którymś pokoju, nie pamiętam w którym. No, no to ty nie znajdziesz, to on już znalazł dawno pewnie. Tak, bo on w ogóle stał przy schodach, zanim to się wszystko ruszyło. On nie? Cały czas gra pewnie w tą gierkę i tyle. To co to za frajda? Dobra, jest zgaszone ciasto, ugaszony pożar, ale patrzcie, ciasto dalej działa. Normalnie nic się z nim nie stało, paliło się, ale jest spoko. Ja bym wolała go już nie jeść. Ja też chyba raczej. Zjeść. Coś było napisane na tym cieście, nie wiem. No czy yum yum napisane jest. Aha. Bo ja już to czytałem. No to dobrze. Dobra, what was that? Kto to był? Co to było w ogóle właśnie? To była to dziwna był postać Fito. Jakaś. Nie, nie, nie. To nie byłem ja. To było jego drugie wcielenie takie. No i właśnie on nie wie i zdziwiony jest, że on kazał jakby, że mówił, że każdy jego ruch widział. Oho! Światło zgasło. Ja wiem, ja o, wiem! Nie. Ja coś też widziałam, ale nie wiem gdzie. Gdzie? O, widzę, ja tu stoję, ja tu a stoję, tu, ja tu zrobię. A tu, skrzyneczka, dobra, ja to zrobię. Ja to zrobię, ja please, to zrobię. Please. Ja tu pierwsza zrobię. Wszyscy jak się rzucili tutaj. Tak. Jest, o, ja zrobiłam. Dobra, okej, okay, mamy włączony prąd. Okej. Okay. I co teraz? Okej, okay, te przejścia są dziwne takie, no nie? Że to nie jest taka ciągłość, no. Tylko za każdym razem jest takie przejście. Ale tak. Ogólnie gierka fajna, bardzo fajna. Taka ciekawa, no, historia. Ładnie tu wygląda wszystko i takie mega kolorowe. O, idziemy spać, dobra. Time to go to bed. A czemu nie ma? Czy on nigdy podków nie miał? Który? Ty, faktycznie. A ja nie wiem, czy on miał, czy nie miał. W sumie nie zwracałam uwagi. Ja też zwróciłem tak uwagi. Zobaczyłam. Dobra. Dobra, ej, tu już chłopacy śpią. To ja idę do dziewczyncego pokoju. Aha. Ja idę tu z Bellą, będę spał.
A czemu tak nogi do góry masz podniesione, Bella? Bo mnie nogi bolą. Jak ci bolą, to już jest do góry podniesione? Ty też tak robisz? Nie. Tak. Ja mam normalnie położone. Ja widzę, że tak samo masz jak nie, ja. Nie, żartuję, mam tak samo jak ty. Co mnie ściemniasz? Dobra, okej. Okay. Leżymy w łóżkach. Good night everyone. No i super. Tu mamy good night. No i co teraz? Co teraz się wydarzy, proszę państwa? To jest historia nie do opowiedzenia. Gadasz przez sen? Ja? Tak, cały czas. Właśnie widzę. Ej, gdzie? Rabi zniknął, rabi zniknął. Wszyscy staliśmy na nos. Na bankiet w piwnicy. Pa, już ten się ustawia, człowieku. No, na pewno, dobra, nie, idziemy no do piwnicy. Dlaczego ja mam premium w ogóle? Nie wiem, co mi to daje, ale... Look around the house for Rabi. Dobra, on jest tu w piwnicy, dawaj. Otwieraj. Ta nie była płatna, nie? Nie. Ja pamiętam, już dawno chciałam ją nagrać, ale coś mi... Nie wiem. Tutaj piszą, że on nie pójdzie, że ten gościu nie pójdzie. Tutaj gościu nie pójdzie. Dobra, nie ma nigdzie. Bella mówi, że nigdzie go nie ma. Szukała po całym domu, stała tylko tu przy drzwiach. Dobra. A to ja ściemniam nieźle, nie? Dobra, okej, musimy wejść tutaj. Otwórz piwnicę, dobra, gościu, bo on tam jest na bank. Idziemy. Rabi couldn't have gone anywhere. Dobra. Dobra, przeszedł przez ściany. Otwieraj piwnicę. No bank. House are footprints. Dobra, czy znaleźliście jakieś ślady po nim? On umie chodzić przez ściany. No chyba. Latać też. Nic nie będzie żadnych śladów. No otwierajcie. No to otwierać to. Ja chcę pierwsza, bo ten gość już stoi. My wyścigi robimy. Ej, my, on mówi, że my jesteśmy szaleni, bo sprawdziliśmy wszystkie pokoje oprócz piwnicy. No i teraz... Dobra, idziemy teraz down. Idziemy na downstairs, czyli idziemy schodami w dół do piwnicy, zobaczyć, słuchajcie, co się tutaj dzieje i czy czasami go tam nie ma. Dobra, idziemy. Lecimy. Otwieraj. Otwieraj. Jejku, jak on możesz przestać już gadać, gościu, bo gadasz i gadasz. Chyba coś właśnie ukrywa. Tam. No i co? No już pogadaliście sobie. Otwórz drzwi. Good luck. Dobra, no to my idziemy, a ty zostań tu, już przestań gadać. Tak. I pilnuj, czy cię w kuchni nie ma. Tak, pilnuj ciasta, żeby nikt nie zjadł. Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy na dole, gościu ten już biegnie, szybko. Patrzcie. No to nieźle. On już stoi tylko i czeka, żeby tu przejść. No, ale to jest... Dobra, okej, okay, teraz on powie, które przyróżne to jest przejście, tutaj. Dobra. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy my w to nie gadaliśmy. Nie, nie, nie. Coś ty. Ej, dobra, okay, jest jakieś pomieszczenie dziwne. Ja się bałem, że on złe przejście wybrał. Tutaj jest ogólnie. A tu dwa były dobre, jedno było tylko złe. Aha. Okej, okay, dobra. A czemu on nie idzie? Pick the correct tunnel, dobra, to my już to wybraliśmy. A bo się jeszcze nie da. Tak, okay, i teraz tutaj będziemy mogli iść. No dobra. Może tu mamy jakieś kilo właśnie, młotek. I coś, ale nie można nic wziąć. No jeszcze nie, musimy poczekać. Ej, ktoś tam w ogóle siedzi, jakaś dziewczyna, nie? No jest jakaś dziewczyna. To to jest? Nie, dobra, no idziemy. Już można. I co teraz? Dlaczego nie idzie dalej? Jakaś dziewczyna, jakaś smutna jest bardzo. Wow, ja idę po te rzeczy, ja rozwalę. Eli się nazywa. Co to zwalić? Dobra, ona tutaj, ona tutaj bardzo długo już siedzi w ogóle. Jest uwięziona tutaj. Nawet ona ma takie i uciekła, uciekła przed potworem. It look like Rabi, czyli ona mówi, że wygląda jak Rabi. O nie. Okej, okay, czemu czerwone się zrobiło? No musimy iść na dół. Oh my god. Tylko, że gdzie ja on jest? Ej, Rabi gdzieś tu jest. Kill off. Gdzie? Gdzie? Ej, to on tutaj stoi, widzę go. No stoi. Tu jest. No jest. Nikt się nie rusza. Nie ruszajcie się. Okay. Ej, wam życie zabrało w ogóle. Komuś zabrało życie. Tak, ludzie mają mniej, ale dlaczego? Nie wiem. Dobra, mamy go nie słuchać. Nie zobaczymy, kto mówi prawdę. O bo. O nie, on nigdy tak, nie opuści tego miejsca. Na chwilę się zmienił w tą postać, widziałeś? Nie, nie widziałem tego akurat. No, to mówię ci. Był taki zmieniony. Dobra, dawać kilofa. Ona mówi, ona ma rację, ona nas nie kłamie. No wiem właśnie. Więc gdzie jest ten ziomeczek?
On już kilofa tutaj szuka, czeka. Dobra, ale ona jakby się tak bała i zależało, to by już dawno powiedziała, bierzcie kilofy i uciekajcie. No właśnie, nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę, ale ten rabi, dziwne, że on jest tym potworem. A jest coś takiego. Co? No, co? Chciał nas wszystkich pożreć, dlatego nas zaprosili. No, chciał nas oszukać chyba, dokładnie. No nic, Impreska. Dobra, czekamy, słuchajcie, co się dalej wydarzy. Musimy ten kilof ogarnąć. Find the hammer, dobra, mamy młotek. A ja, o, ja nie wziąłem. Mogę, bo wszyscy tu stoją. A ja wziąłem go. Aha, fajnie. No idę to zniszczyć, dobra. Dobra. Boom, okay. Dobra, już. Boom, na jesteśmy. Hita. Przechodźcie. Dobra, idziemy? To ona poszła. Ja czekam, aż ten chłopak coś zrobi, bo on jest, wiesz. Nie da się przejść na razie, ona o, sobie tu jest jeszcze patyk jakiś. To coś z tym patykiem pewnie będzie. Patyk, na pewno będzie patyk. The monster, no the monster did it. Dobra, to ten potwór to zrobił, ale nie wiadomo co. Auć! Co auć? Auć, co auć? O, mam patyk, nie, o, ktoś wziął patyk. Aha, on na bank. Dobra. Dobra. Okej, okay. Mamy przejście na kolejną scenę, zobaczymy co się teraz wydarzy. No, historia dziwna, taka zagmatwana bardzo, słuchajcie, mega dużo się dzieje. Okej, okay, mamy obby. Jesteśmy w kolejnym pokoju i jest obby, faktycznie. Ja, tylko żeby nam się udało to zrobić, Bella. Bo jak nie, to będzie nieźle. Ciekawe, czy damy radę, słuchajcie. Trzymajcie kciuki teraz wszyscy przed komputerami i zostawcie łapeczkę do góry. To wtedy no dodacie nam otuchy. Czy jest odradzanie się? No, ja myślę, że może być problem z odradzaniem. Dziś mam roboksiki. Masz? A ja chyba nie mam, ja chyba ostatnio wydałem. No to my tak na zmianę widzę. No właśnie wiem. Dobra, parkour course. Ja w twoich grach mam. Lecimy. Dobra, już okej. Można w końcu? Już można. Okay. Hopa. Hopsasa. Hopsasa. O, tu jest takie podrabince. Yeah. Co? A lawa idzie do góry, czy nie? Ta już pewnie, jeszcze czego. Ale tak dziwnie, ja mam taki... Nie! Spadłaś. Ja mam taki przyciemniony obraz i tu ciężko widać coś. Bella, mówiłem, tylko nie spadnij. Ej, ale jesteś. No bo żyjesz. Mnie to nudziło i szybciej skoczyłam. Aha. Ale żyjesz ogólnie. No, za 25 robuxów się ej, żyje, i nie? Co, już koniec. A ja nawet nie zdążyłem przejść. Aha, ja to samo. Byłem, ale już byłem pod koniec, prawie mi się udało. A ja? A ja jestem tu nadal. Ja też muszę przejść jeszcze dalej. Czyli o, ona dobra się po prostu załączyła, bo tak, ktoś bo już musiał przejść. Tak, bo ona jest tu na górze, ale dawaj Bella za nami. Ale to spoko, to czekamy, oni się tam na ciebie nagadają. Prawie wszyscy spadli, tylko my zostaliśmy. Ja sam spadłam. Nie wierzę w to, Bella, naprawdę. O, jak ja ty to zrobiłaś? On jest znowu w tym samym miejscu. Okej, słuchajcie, nie wiem co się stało ogólnie, coś się zacięło i jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, czyli udało się nam przejść tego parkura i nadal mam nierozwiązaną zagadkę, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło z tymi urodzinami i dlaczego nie przeniosło nas dalej, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Jak będzie 15 tysięcy łap do góry, to nagramy drugą część właśnie tej historii. Także czekamy na wasze łapy do góry. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwaga i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa.